Liczbę 11 zamieniam na pierwiastek kwadratowy z 121. 12 zamienię na pierwiastek kwadratowy z 144. No i teraz między tymi e, liczbami mamy wyraz numer 122, 123, 124 i tak dalej. A ostatnim wyrazem mieszczącym się w tym przedziale jest wyraz 143. I teraz od 143 odejmuję 122 i to jest 21 i dodaję jeszcze jeden na końcu. To się równa 22. 22 wyra wyrazy.